Koronawirus poradnik, Adam Giza, kłaniam się. Dziękujemy za pytania, dziękujemy za zaufanie, także za pozdrowienia, również je odwzajemniamy. Zdrowia Państwu życząc, mając nadzieję, że po drugiej stronie ekranu atmosfera rodzinna, tej najbliższej rodziny, z którą Państwo mieszkacie. No i czas na to, żeby zajrzeć w tej chwili na szklany ekran. Na najbliższe minuty to odpowiedzi na Państwa pytania. Te pytania zadajemy drogą telefoniczną. Numer, bardzo prosimy, wyświetla się na ekranie, nie trzeba notować. A dzisiaj na te pytania odpowiada profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, a także wykładowca z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zaczynamy. Bardzo prosimy. Pytanie numer jeden. Dzień dobry, panie doktorze. Krystyna z Pucuska się kłania. Ja mam taką sprawę, że zakładam maseczkę, a chodzę w okularach. Wtedy okulary mi parują i znowu nie widzę. I to jest takie błędne koło, jak to nosić tą maseczkę. Bo po prostu nie umiem sobie tego poradzić. Do widzenia, dziękuję. Kłaniam się pani Krystyno, też jestem okularnikiem i też muszę te okulary nosić na co dzień i też mi trochę parują. No jest to problem, próbujemy go jakoś ogarnąć, chociażby poprzez stosowanie takich płynów do okularów przeciwpotnych. Są takie przeciw zaparowaniu okularów. Możemy też zmienić rodzaj maseczki. Czasami jest tak, że no po pewnym czasie noszenia tej maseczki się troszeczkę poprawia sytuacja. No cóż, no jest to problem dla osób, które noszą okulary, a przecież szkła kontaktowe obecnie są niezalecane przez okulistów, więc no spróbujmy w jakiś sposób tą maseczkę tak umocować, aby to parowanie było jak najmniejsze i radźmy sobie jakimiś domowymi sposobami w razie tego parowania. To jest taka niedogodność niestety noszenia maseczek. W programie Koronawirus Poradnik słuchamy kolejnego pytania. Prosimy. Dzień dobry, z tej strony Halina z okolic Krakowa. Chciałam zapytać, czy mając kamicę nerkową jestem narażona na cięższe przechodzenie koronawirusa? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu mogę krótko odpowiedzieć. Nie jest pani narażona w przypadku kamicy nerkowej na zarażenie koronawirusem w jakimś mocniejszym stopniu, większym stopniu niż inne osoby, ani też nie jest pani narażona na cięższy przebieg choroby COVID-19. 22 50 70 410. Czekamy na Państwa pytania. Tam można zarejestrować swoje wątpliwości. A kolejna wątpliwość już teraz na antenie. Dzwonię z Warszawy. Chciałem się dowiedzieć w sprawie maski takiej, no co teraz trzeba maskę nosić na twarzy. Czy można by założyć maskę wojskową? Bez filtru, tylko z tym wężem, a na końcu tego węża no, umieścić kawałek szmaty, no tak jakby takie podobne, jakby mając maskę na twarzy. I ten wąs zarazem schować sobie za koszulę z tyłu i w tej masce wojskowej chodzić. I to maska wojskowa lepiej wdycha, tym lepiej się trzyma człowiek, który ma związane coś tam z płucami. Chyba chodzi o maskę typu słoń, jeżeli dobrze pamiętam, z tak. Rezerwy służby wojskowej. Tylko pytanie, żeby się w tej masce raczej nie udusić, bo jak ją schowamy gdzieś tam z tyłu, to tego powietrza będzie mniej. Myślę, że to była dosyć dziwna teoria. Raczej tak. I osoba z chorobą płuc, która w taki sposób właśnie jak gdyby przedłuża sobie, czy powiększa tak zwaną martwą przestrzeń oddechową w płucach właśnie poprzez ten wąż, no to będzie miała wręcz gorszą sytuację w kwestii oddychania. Ten wysiłek oddechowy musi być wtedy większy, żeby tą przestrzeń martwą pokonać i to nie jest wskazane. To niedobry pomysł. Wydaje mi się, że tutaj no, wkraczamy w takie reakcje o charakterze no, przesady. Mamy zakrywać twarz i usta niekoniecznie maseczką, natomiast no nie mamy tutaj wskazań, aby stosować takie jakieś ekstremalne metody, które no niestety, jak w tym przypadku wygląda, mogą przynieść więcej szkody niż korzyści. Zdecydowanie, no i mówić wtedy nie można, i rozpoznać się nie można, więc klasyczne maseczki zdecydowanie bardziej rekomendowane. Proszę nie eksperymentować, bo to może być niebezpieczne, szanowni państwo. Kolejne pytanie, bardzo prosimy.
Ja chciałam zapytać pana doktora, czy możliwe jest wprowadzenie antybiotyku, penicylina i streptomycyna. To były bardzo pomocne te leki. Ten, no, jak się zwie, antybiotyk. Tak, pamiętajmy, że antybiotyki to leki, które zwalczają bakterie. Natomiast mamy do czynienia z infekcją wirusową. Owszem, mamy na rynku leki antywirusowe, przeciwwirusowe. Pamiętajmy, to nie te, które czasami są reklamowane jako suplementy. Są leki, które można stosować na przykład w przebiegu grypy. Leki z udokumentowanym działaniem antywirusowym. W tej chwili w stosunku do wirusa SARS-CoV-2 jest kilka takich leków, które są stosowane w warunkach szpitalnych, dalsze badania w trakcie. Jeden z tych leków, który hamuje jedno z białek niestrukturalnych wirusa, numer 12 konkretnie, to jeden z leków bardzo obiecujących, jeżeli chodzi o leczenie już infekcji wirusa SARS-CoV-2. Antybiotyki tutaj nie mają znaczenia, no chyba, że ktoś jest w szpitalu i wtedy w sytuacji, gdy ma dodatkowo też zakażenie bakteryjne, no to oczywiście stosujemy antybiotyki z różnych grup, nie tylko penicylin. Kolejne pytania, bardzo prosimy. Bogusia z Siedlec. Chciałabym zapytać o taką rzecz. Jestem po zawale serca 2 tygodnie temu. Mam choroby współistniejące również, astmę i różnego typu takie inne. Czy teraz po okresie takiego przebywania miesięcznego praktycznie w domu, w maseczce mogę wyjść i spotkać się z rodziną? Czy w domu u rodziny mam zdjąć maseczkę, czy pozostać w maseczce? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Proszę pamiętać, że w dalszym ciągu spotkania rodzinne, właśnie takie, nazwijmy to, zjazdy rodzinne, towarzyskie spotkania są jednak przeciwwskazane, więc tego bym nie zalecał. W kwestii używania maseczki osłony twarzy, oczywiście to jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej, proszę się do tego stosować. Natomiast no tutaj sam fakt przebycia zawału, ja mam nadzieję, i tak zazwyczaj w Polsce jest, bo mamy bardzo dobrą opiekę kardiologiczną w sytuacji zawału serca, że ten zawał był leczony metodami interwencyjnymi i został w sposób skuteczny wyleczony, na przykład poprzez założenie stentu. Mam nadzieję, że nie ma u pani uszkodzenia mięśnia sercowego. No ale tym niemniej proszę uważać, szczególnie w sytuacji, gdy pani też ma astmę, no to mogą być stany, gdzie jest zapalenie dróg oddechowych i większa podatność na infekcje wirusowe. 22 50 70 410. Czekamy na połączenia, czekamy na państwa pytania, a kolejne właśnie w tym momencie. Grażyna z Otwocka. Chciałam się spytać o pomidory, brokuły i inne warzywa sprowadzane z Hiszpanii, z Turcji, które kupujemy w sklepach. Jak je dezynfekować, żeby się nie zakazić koronawirusem? Dziękuję. No przez te produkty spożywcze, tak jak warzywa, jest niewielkie prawdopodobieństwo zakażenia. Pomidory oczywiście, które polecam, sam codziennie spożywam dobrą dawkę pomidorów. Pomidory oczywiście możemy myć w sposób taki, jak to robiliśmy do tej pory, no może bardziej staranny. Natomiast brokuły i inne warzywa, które gotujemy, no to tutaj nie ma problemu po gotowaniu jak najbardziej. No nie należy stosować jakichś ekstremalnych metod typu oblewanie wszystkiego spirytusem albo też jakimiś środkami właśnie takimi typowo dezynfekcyjnymi, ale też zachować te procedury przygotowywania posiłków, chociażby czystość desek do krojenia, noży, blatów. To jest chyba bardziej istotne niż ten sposób, w jaki będziemy próbować pozbawić te warzywa wszelkich organizmów drobnoustrojów chorobotwórczych. Taki zalany pomidor spirytusem to tak bardziej w kierunku krwawej mery. Nie rekomendujemy i nie polecamy, bo można krzywdę sobie zrobić. Są różne sposoby i różne sposoby spożywania także pomidorów. No tak, ale rekomendujemy te najprostsze. Skrzaczka, umyte i dopiero na kanapkę. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Nazywam Maria, dzwonię z Bełchatowa. I mam takie pytanie. Czy picie herbaty z dodatkami takimi jak cynamon, goździki, imbir jest wskazane, czy nie?
Na pewno przyjemne. Pani Mario, no jest skazane wyłącznie ze względów smakowych, jeżeli takie smaki akurat pani odpowiadają. Natomiast w kontekście COVID-19, no to tutaj nic większego nie można osiągnąć, żadnej dodatkowej odporności nie można osiągnąć przez spożywanie właśnie tych albo też innych produktów o charakterze przypraw na przykład. Niemniej z kubkiem herbaty proszę z nami pozostać. Kolejne pytanie, prosimy. Mietek z Krakowa. Ja mam kardiopatię roszczeniową uregulowaną podusznikiem. Czy jestem bardzo zagrożony? Dziękuję. Kardiomiopatia, czyli uszkodzenie mięśnia sercowego roszczeniowa, czyli ten mięsień serca jest po prostu duży, natomiast cienkie są ściany, no i wtedy jest problem z funkcją zarówno skurczową, jak i rozkurczową komory i może dojść do niewydolności krążenia. No, mam nadzieję, że u pana jest to wszystko wyrównane, bo i rozumiem stymulator jest, pewnie bierze pan lekarstwa, stosuje się pan do zaleceń kardiologa, więc jeżeli jest to stan wyrównany, to tutaj nie widzę wzrostu ryzyka samego zakażenia. Natomiast już w sytuacji zachorowania na COVID-19, szczególnie tych cięższych postaci, no to wtedy brakuje tej rezerwy i ten przebieg u takich osób z kardiomiopatią, na przykład tą rozszczeniową, będzie dużo cięższy. Trzy propozycje dla państwa. Kanapka z pomidorem to pierwsza, herbata z imbirem to druga, a trzecia to możliwość wykonania połączenia 22 50 70 410. Ta seria pytań